Miasta powstają w miejscach, w których ludzie odnajdują szansę na zrealizowanie swoich pasji. Z ich pracy i wiary w lepsze jutro rodzi się rzeczywisty kształt miasta, a później mit, który opierając się upływowi czasu, zaprząta wyobraźnię następnych pokoleń. Taki jest mit Gdyni, jednego z najmłodszych miast Starego Kontynentu. Czy narodzinom miasta mogą towarzyszyć emocje takie jak narodzinom człowieka? Pani Zofia Puzdrowska przyszła na świat w szpitalu sióstr Wincentynek, obecnie szpitalu miejskim w Gdyni, 10 lutego 1926 roku. W tym samym dniu Gdynia, ukochane dziecko II Rzeczypospolitej, otrzymała prawa miejskie. Stefan, ja wyglądam na 80 lat, ja? Absolutnie nie. Pani Zofia dochowała się syna, trzech córek i trójki wnuków. Jej rówieśniczka, Gdynia, z kilkutysięcznej osady rolniczo-rybackiej, wyrosła na aglomerację morską, która liczy dziś ćwierć miliona mieszkańców. W 1920 roku, czego symbolicznym aktem były zaślubiny Polski z morzem w Pucku, rysuje się nasze wybrzeże. Ma ono wtedy około 76 km, a więc niewielki kawałek wybrzeża. Gdańsk został nam nieprzyznany decyzją Traktatu Wersalskiego. Zanim tutaj Gdynię wybudowano, to statki często z Redy Gdańskiej chowały się przy zachodnich, północno-zachodnich wiatrach, tutaj właśnie w okolice ujścia rzeki Filonki. Stąd pan inżynier Wenda dokonał rozpoznania geotechnicznego terenu, w którym uznano, że obszar pomiędzy Gdynią Redłową a Gdynią Oksywiem będzie najlepszym terenem na budowę portu. Nowoczesność u tej osoby już by można określić na podstawie fryzury. Aha. Nie poszedł tym kierunkiem strzyżenia bardzo krótkiego, tak zwanego oficjerschnitt, tylko właśnie elegancko. Ten krochmalony kołnierzyk dopinany, który no nigdy nie był powyginany, tak jak to często widzimy teraz u różnych postaci w telewizji. W 1922 roku Sejm przyjmuje uchwałę o budowie portu w Gdyni. W pejzażu gdyńskich nabrzeży wyrastają budowane bez wielkich technologii, ale z zapałem, pierwsze inwestycje. Przystań rybacka i tymczasowy port wojenny. Jednak właściwy rozwój Gdyni następuje od momentu, gdy tekę ministra przemysłu i handlu obejmuje inżynier Eugeniusz Kwiatkowski. Golił się na co dzień, o wąsie dbał, przecinał tak zwane strzyżenie Harvey'ego, które się strzygło brzytwą samą. Tak, ja się zastanawiam, czy ta muszka jest pewnie nieprzypadkowo założona. Myślę, że jakieś tam inklinacje konserwatywne ten pan miał w sobie, bo to właśnie było typowe dla mężczyzn, którzy takimi zostaną hołdowali. Skoro muszka, to pewnie też do domu wracał, zajmował tylko marynarkę, wkładał podomkę i cały czas chodził bardzo elegancko ubrany. Kwiatkowski przekonuje rząd do priorytetowego traktowania Gdyni. Uruchamia na rzecz miasta ogromne fundusze państwowe. Gdynia w błyskawicznym tempie zaczyna rozbudowywać się. W dobie kryzysu końca lat 20. miasto jest dla wszystkich poszukujących zatrudnienia prawdziwą ziemią obiecaną. W Polsce było wielkie bezrobocie. Tutaj każdy mógł otrzymać pracę i mógł ten przyjść. Jak pamiętam z opowiadań dziadka, oni nigdy nie szukali. Oni sobie napisali 2,50 na godzinę chce mieć i czekał przed portem. Istniała obawa, czy gdyńskie inwestycje sprawdzą się na wolnym rynku bez wspomagania pieniędzmi z budżetu kraju. Rozwiązaniem okazuje się strajk górników brytyjskich, który wywołuje nagłe i nieograniczone zapotrzebowanie na polski węgiel. Ze śląskich kopalń trafia on koleją do Gdyni. Stąd płynie dalej, przynosząc miastu dobrobyt, a polskiej gospodarce stabilizację. Gdynia staje się polskim oknem na świat. Wszystko działa tu jak w szwajcarskim zegarku. Po otwarciu w 1930 roku linii żeglugowej Gdynia-Nowy Jork rozpoczyna się złota era polskich transatlantyków. Najsłynniejszy z nich MS Batory będzie pływał aż do końca lat 60., kiedy to zastąpi go nie mniej legendarny Stefan Batory. Samo życie na plaży jest również bardzo ciekawą rzeczą. Trzeba pamiętać, że to już zaczynają być plaże koedukacyjne.
i tu przebiegała plaża. Także nabrzeże francuskie, cały pirs, następny pirs węglowy i port rybacki to jest wysunięty w morze. Dzisiaj czasami taki zarzut słyszymy, że ta plaża w Śródmieściu taka mała. Ale pamiętajmy, że mogło jej w ogóle nie być. To się wiązało z tym, że port zabierał coraz większe połacie tego terenu. Zapadła decyzja i przyłączono w ten sposób Orłowo do Gdyni. Tam zbudowano molo o ponad 400-metrowej długości. Tam miano stworzyć letnisko właśnie w zamian za te utracone plaże. To jest już Hotel Polska Riviera, Hotel Kaszubski, w których odbywają się dancingi. Jest Kino Morskie Oko, odbywają się projekcje najnowszych wtedy filmów, jakie można było na europejskim rynku obejrzeć. Bo istotnie, życie w Gdyni lat 30. przypomina film. Interesujący przebieg akcji, barwni bohaterowie i obietnica happy endu. Kierować powinien zawsze mężczyzna. Nieznajomy. Jeśli jest nieznany żołnierz, może być nieznany pod chorążem. Ależ panie, nieznany żołnierz musiał wpierw umrzeć. Nieznany pod chorążem również umiera. Zachwytu. Ach, jak to poznać, że pan przybył na wiszę? Nie. Na przeznaczeniu. Młoda Gdynia to młodzi ludzie, którzy czerpią z życia pełnymi garściami. Panny marzą jednak o książętach z bajki, oficerach marynarki wojennej. W naszej marynarce wojennej w tym czasie służą wspaniałe niszczyciele o nazwach Grom, Błyskawica, Wicher, Burza, okręty podwodne, Orzeł, Sęp, Żbik, Wilk i Ryś. Wzbudzającym powszechny szacunek autorytetem jest wówczas admirał Józef Unruk. Pan admirał Unruk miał owczarka niemieckiego, wabiącego się komin. Marynarze cieszyli się z tego, że admirał ma psa, dlatego że komin lecąc z przodu ostrzegał wachty przed zbliżającym się trudnym wydarzeniem, kontaktem z dowódcą floty. W końcu lat 30. spełnia się marzenie Eugeniusza Kwiatkowskiego o Wielkiej Gdyni. Gdyński port, wtedy jeden z najprężniejszych w Europie, przeładowuje rocznie 9 milionów ton towarów. W ciągu kilkunastu zaledwie lat powierzchnia i zaludnienie miasta zwiększają się dziesięciokrotnie. Trzeba było wizjonera, by przewidzieć taki rozwój wypadków. Lub pisarza, jak Stefan Żeromski, który w swej powieści z 1921 roku Wiatr od morza uczynił z Gdyni metropolię. Co ciekawe, powieści tej przyklejono wówczas antyniemiecką łatkę i w ten sposób Wiatr od morza pozbawił Żeromskiego niemal pewnej literackiej nagrody Nobla. Czego Gdynia nie dała Żeromskiemu, dała zwykłym ludziom, swoim mieszkańcom. Wielu z nich przybyło tutaj za chlebem, porzucając rodzinne strony. Wszyscy podjęli ryzyko stworzenia czegoś z niczego. Teraz byli najlepszym świadectwem sukcesu miasta. Mój tata przyjechał do Gdyni jako bezrobotny. Miał 75 zł w kieszeni i razem z Gdynią rozpoczynał swój własny interes. Tu mamy blankiet filmowy z dziesięciolecia jubileuszu tej firmy. Były firmy żydowskie, konkurencyjne w tej branży. I dlatego podkreślenie jest, że firma chrześcijańska. Dwa sklepy jubilerskie, samochód i pełna prosperity. Później niestety Niemcy zabrali obydwa sklepy z pełnym towarem, z pełnym wyposażeniem. Wybuch II wojny światowej wstrzymuje imponujący rozwój Gdyni. 14 września 1939 roku wojska niemieckie przejmują kontrolę nad miastem. Rozpoczynają się wysiedlenia i represje. Miejsce zamieszkujących miasto Polaków zajmują przybyli z głębi Rzeszy niemieccy osadnicy. Z rozkazu Hitlera Gdynia zostaje przemianowana na Gotenhafen, port gotów.